Then you guys started from the, at the end of... To jest woda, jaką dzieci z plemienia Himba piją każdego dnia. A to jedyny posiłek, jaki jedzą. Mąka z wodą. Brudną wodą. Plemię Himba zamieszkuje pustynny rejon północnej Namibii, który od lat zmaga się z potworną suszą. Każdego dnia kobiety i dzieci pokonują kilometry po ostrych skałach, by dotrzeć do źródła wody. Niestety woda, którą piją, jest źródłem wielu chorób. Dzieci do szkoły ruszają nawet z odległych o kilkanaście kilometrów wiosek, dlatego od poniedziałku do piątku muszą spać w szkole. Muszą też w niej jeść. Ich jedynym pożywieniem jest mąka kukurydziana z wodą. Kiedy kończy się mąka, szkoła jest zamykana. Wielokrotnie przed końcem roku szkolnego. Plemię Himba zostało uznane za najpiękniejsze w całej Afryce. Uroda kobiet Himba przyciąga fotografów i turystów z całego świata. Mało kto wie jednak, jak wygląda ich prawdziwe życie. Żyjąc w rejonie Kunene, przekonałam się, że Himba to nie tylko piękno, ale też pragnienie i głód. Pomóżmy dzieciom Himba skończyć rok szkolny. Pomóżmy im jeść dwa posiłki dziennie, napić się czystej wody i mieć siłę na naukę. Proszę, obejrzyj na żywo premierę reportażu o dzieciach z plemienia Himba i jeśli możesz, wesprzyj zbiórkę. Udostępnij tę zapowiedź, by więcej osób dowiedziało się o projekcie. Dziękuję w imieniu mieszkańców plemienia Himba. Marzena Figiel-Strzała.